Siema, siema, Motorozwad TV. Witam. Dzisiaj pokażę Wam Polarisa Sportsmana oraz dokumentację, jaką dajemy po naprawie. Tutaj był robiony kompletny remont silnika na częściach z oryginalnych i zamiennikach. Polaris jest umyty, przygotowany dla klienta. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką dodajemy klientowi, to tak, dajemy książkę serwisową. Mamy tutaj wbite wszystkie dane odnośnie tego, co było robione, jakie części wymieniane i tak dalej. Troszkę wiaterek nam wieje. A, tu jest procedura kasowania inspekcji. Tak przy okazji możecie sobie zobaczyć na naszym kanale, na innych filmach jest pokazane. Na przykładzie tego Polarisa ustawiliśmy klientowi na 24 motogodziny inspekcję. Dodatkowo dokłada, kurczę, wiaterek trochę wieje. Dodatkowo dokłada, dajemy do tego kłada, no dość na silniki, tak? Jeżeli ktoś chce zrobić remont silnika u nas w firmie, można wysłać do nas silnik, silniki też przychodzą nam na co dzień. Dodajemy takie ogólne warunki gwarancji na silnik. Podbijamy to wszystko, wypisujemy dane, numer silnika. W przypadku tego Polarisa numer silnika znajduje się tam na dole. No i takie ogólne warunki gwarancji klient podpisuje i dostaje je razem z pojazdem. No i to by było chyba na tyle. Zapraszamy do subskrypcji, oglądania nas na kanale. Polaris wygląda tak. No dosyć dobrze, nie jest jakoś... Generalnie wizualnie nie wygląda źle, ale jeżeli chodzi o stan silnika, był fatalny. No, strasznie były zaniedbane serwisy w tym kładzie. No i stąd właśnie wyskoczył ten remont, tak? Tak to wygląda, silnik jeszcze nie zabrudzony po umyciu. Pozdrawiam serdecznie, siema.